Ja jestem Viola, mam 27 lat, mieszkam w Anglii, paznokciami interesuję się już dobre kilkanaście lat z przerwami, począwszy od lakierów tradycyjnych, potem hybryda i żel. Nawet miałam swój epizod z akrylem, też miałam swój epizod z akrylem, jak zaczynałam. Zaczynałam od akrylu, ale już nie wiem czemu. Aha, nie chciało mi się to trzymać, były zapowietrzenia i stwierdziłam, że nie, to może żele, a ja po prostu wtedy nie wiedziałam, że trzeba odpowiednie proporcje namieszać proszku z likwidem polimeru z monomerem. No i to tak odpadało. Mam na swoim koncie parę przybytych kursów technicznych oraz ostatnio uczestniczyłam w waszym nail campie. Szkolę się bardziej sama dla siebie. Obecnie nie robię paznokci innym, choć nie wykluczam tego w przyszłości. Ostatnio wpadłam na pomysł, że chcę spróbować namalować jakąś postać. To był pierwszy raz, jak podjęłam się czegoś takiego. Trafiło na Mulan. Chyba kojarzę tę bajkę. A fajna, taka niby prosta, ale nie do końca. Nie bardzo wiedziałam, jak to ugryźć i od czego zacząć. Wziąłam ołówek i na tipsie narysowałam sobie mniej więcej, jak chciałabym, żeby to wyglądało. Jak nie wiesz, jak namalować jakąś postać bajkową, to polecam, może nie musisz tego kursu kupować, mini kurs Cute Animals. O matko, to jest game changer. Następnie rozcieńczonym paint żelem z bazą hybrydową zrobiłam sobie kontury. Na zdjęciu niżej będzie tylko efekt końcowy, bo nie wpadłam na to, żeby dokumentować etapy. Dokumentujcie sobie etapy, bo wtedy widzicie, gdzie coś, w którym momencie zaczęliście iść w złym kierunku na przykład. Nie miałam też wszystkich kolorów jak na inspiracji, więc pomieszałam kilka, żeby chociaż trochę przypominały te z niej. Niżej co chciałam, a co mi wyszło. Wiem, że nie jest idealnie, ale jak na pierwszy raz jestem całkiem zadowolona. Chętnie przyjmę teraz też wskazówki. Pozdrawiam cieplutką całą ekipę Kulo. Pozdrawiam również. Jak zaczynamy malować rzeczy bardziej skomplikowane, bardziej wymagające od nas wiedzy nie tylko na temat cienkich linii, cieniowania, siatki, konturu, ojejku, to bądźmy pewni, że ogarniamy podstawy. Bo jak chcemy... No dobra, zobaczmy. Mamy to, co chciałaś. A, okej, to ja pomyliłam to z inną bajką. To trudne jest dla osoby początkującej, która wcześniej nic nie robiła. I zobaczcie tutaj te cieniowania. A jak nałożycie top matowy, jak one znikają, nie? Miejcie to w pamięci, bo topy zazwyczaj nam po prostu... jakby to powiedzieć? Działają trochę jak puder. Rozmywają niektóre rzeczy. No jest, aha, jest tutaj taka ala siatka. No dobra, okej. Okay. Piękna praca. Co zrobiłaś? Okej. Okay. Nie jest źle, no proporcje są pomieszane, ale ogólnie nie wygląda to źle. Oczy trochę za blisko i nierówno, więc ta siatka by tam musiała być zrobiona i troszeczkę inaczej poszłaś w... Aha, kolorystyka, to mówiłaś, że nie masz. Trochę mocniejsze cieniowania by się też przydały, ale jak na pierwszą, to naprawdę jest przyzwoicie. Zobacz, tutaj ona jest tak troszeczkę bokiem jakby pokazana, a ty chyba poszłaś w taką twarz, która jest na prosto pokazana, tak? Nie miałaś tego za bardzo ująć, może nie ująć, tylko po prostu przelać na tipsa, tego, że ta twarz nie jest tak totalnie frontem, tylko tak lekko bokiem. Ale spoko. Tej czarnej źrenicy tutaj brakło w środku. Nie wiem, czy nie zauważyłaś tego. Tu jeszcze dookoła w środku powinna być czarna źrenica. Nie jest źle, tylko musisz po prostu zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, umieć cieniować odpowiednio, mieć zmysł takiej obserwacji. Jeżeli tego nie potrafisz i nie będziesz umiała w sobie sama wyrobić, no to polecam ten minikurs Cute Animals. Ale może sobie poradzisz bez kursu. Wróć, pochwal się, Viola, z tą samą nawet postacią, jak ci poszło, bo za pierwszym razem to wiecie, no. Pierwszy wzorek, taki trudny to czasem jak pierwszy naleśnik. No, trzeba po prostu. No nie nadaje się. Ale za drugim razem kto wie.